Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiejszy materiał będzie z Rise of the Badlands. Jest to gra, która nie bez powodu przez was będzie pewnie porównywana do Infestation, czyli WarZ, ponieważ ta gra powstała właśnie na silniku ulepszonym od WarZ. Generalnie twórcą tej gry nie jest w ogóle Hammerpoint, czyli twórca dotychczasowego WarZ, czyli Infestation. Natomiast jest tutaj przede wszystkim bardzo dużo przedmiotów z gry WarZ czy War Inc., bardziej z War Inc.a. Generalnie, o co tutaj chodzi? Moi drodzy, jest to gra, która jest grą survivalową MMO. No, może MMO to przesadziłem, ale multiplayer. Generalnie nie ma tutaj zombie, także to nie będzie gra, w której będziemy musieli uciekać przed zombie. Bardziej tutaj chodzi o PvP, tylko i wyłącznie chyba chodzi o PvP. I gra chodzi nawet fajnie. O, widzę, że ten This is WarZ. Siemano. Dobra, generalnie tutaj gra jest nawet spoko zrobiona. Generalnie jest fajnie dużo FPS-ów i tak dalej. Jest natomiast to beta, która jest ujęta w stres teście. Teraz trwa stres test. Jeżeli jeszcze on trwa, to 14 grudnia to nagrywam, to wejdźcie w opis tego materiału na YouTube. Tam sobie klikniecie w link, który was przeniesie na stronę, gdzie trzeba się zarejestrować i pobrać grę. Jest to jeszcze darmowe, a docelowo pewnie będzie płatne. Klikając J możemy przenieść się do menu, gdzie możemy kupować bronie. Jak widzicie, tu są różnego rodzaju bronie, jakieś sajgi. Na razie jest to bez ograniczeń, tutaj waluta nie jest praktycznie ograniczona, bo oni chcą testować, w przyszłości pewnie będzie trzeba zarobić sobie pieniążki grając, żeby móc kupić jakąś broń. Można kupować granaty, jakieś apteczki, a co ciekawe, można sobie na przykład kupić samochód, wsiąść do niego i to jest ciekawe, jechać bez przycinek. Będziemy sobie jechali teraz. Wyruszymy gdzieś w trasę. W porównaniu do Infestation, jak pamiętacie, gry WarZ, tam pojazdy niestety są spieprzone. One po prostu nie działają, a jak już wsiądziecie, to wam tak tnie gra, że albo was wywali, albo wam skraszuje po prostu całą aplikację. My jedziemy gdzieś spotkać jakąś przygodę, jedziemy do miasta. Troszkę dziwne te dźwięki są aktualnie, bo jak na przykład jedziemy bardzo długo, no to ten dźwięk silnika samochodu się wycisza i w sumie nie słyszymy tak naprawdę tego dźwięku, ale może i dobrze, ponieważ ten dźwięk jest denerwującym dźwiękiem. Wjeżdżamy teraz do miasta, w miarę fajnie, 50 fpsów teraz mam. Gra generalnie ma dobrą grafikę, ja tylko na potrzeby tego materiału sobie po prostu zmniejszyłem te wszystkie detale, bo bałem się, że będzie mi troszkę cięło, ale może bez powodu. Okej, my jesteśmy teraz tutaj. Ja sobie kupię inną broń, pyk. Dobra, mamy taką broń, pyk. Pyk, pyk. Co ciekawe, zaraz wam powiem, o co tutaj chodzi z tymi klanami, o których wspomniałem na początku. Tylko potrzebuję tego gościa zobaczyć. Gdzie on jest? Bo tutaj jest tak naprawdę bardzo duże PvP, ale ja niestety tego gościa nie umiem znaleźć, bo on snajperką strzela. A ja nie wiem, skąd wziąć snajperkę na dzień dzisiejszy. Dobra, oni się tam strzelają, ja jestem w jakichś hangarach. Okej, mniejsza o to. Patrzcie. O co chodzi? Klikając B, możecie teraz przenieść się do trybu budowania. I to jest dosyć dziwny tryb, bo mamy widok z trzeciej osoby, ale z tej trzeciej osoby nie możemy strzelać. Natomiast możemy budować. Ja sobie tak tłumaczę, że tutaj jest taka waluta, za którą się kupuje różnego rodzaju struktury, CP. Może to jest clan points. I może być tak, że jak kiedyś będziecie na przykład w klanie, to będziecie zdobywać do niego punkty, a wtedy na przykład dowódca będzie mógł kupować jakieś struktury na potrzeby na przykład obrony. I to by było fajne, bo patrzcie, potrzebujecie na przykład jakąś budowę, pyk, stawiacie ją i ona już jest po prostu realna, można na nią wejść, można po prostu tutaj na tą wieżę strzelniczą tutaj się wdrapać i strzelać, tak? To samo się dotyczy innych przedmiotów, tu widzimy jakiś samochód, tu jest jakiś gościu samochodem, on chce pewnie mnie przejechać zaraz. O, gościu wyszedł z samochodu, uwaga. No i niestety zginąłem, bo jestem lama. Okej, lecimy dalej. Quick spawn, moi drodzy. Wsiadamy teraz po prostu znowu, samochód sobie weźmiemy. Będziemy sobie jechali, powiedzmy, takim małym główienkiem. Pyk. Wsiadamy do jakiegoś pseudo-czołgu. Jesteśmy gdzieś tutaj. No i szukamy teraz przeciwników. No tak to wygląda. No generalnie jest tu strzelanie.
czy jeżeli mi ktoś zada pytanie, nie, czy tutaj na przykład w przyszłości ma być jakiś plecak, czy Global Inventory, z którego będziecie mogli na przykład przedmioty czerpać. Okej. To odpowiadam, że na razie chyba takiego czegoś nie będzie, czyli ta gra nie będzie grą, w której się zbiera jakieś przedmioty, bo bardziej tu chyba chodzi o to, aby zebrać pieniążki i potem sobie kupić broń podczas grania. Czy to prawda? No, nie wiem, tak sobie to oczywiście po raz kolejny tłumaczę. Próbuję tutaj zrespić kolejny raz samochód, ale niestety bezskutecznie chyba. Jest jeszcze taki samochód, nie mieliśmy takiego. Wypróbujemy ten. No i jedziemy gdzieś tutaj. No jak widzicie, graczy tutaj nawet jest, są serwery po 60 graczy, są serwery... Zabiłem go! Nie. Zabiłem go? Czy jego samochód sam jedzie dalej? Tak, zabiłem go, tak, była informacja, że zabiłem typa, ponieważ bardzo mocno uderzyłem w jego samochód. Tak, teraz mogę jego samochód zabrać. Tylko ja nie wiem, dlaczego on ma dalej animację, jakby jechał, i nie wiem, dlaczego mogę po prostu być wewnątrz samochodu. To jest totalny wylew. No ale spoko. Także nie będzie tutaj Global Inventory, takich rzeczy. Gra nastawiona typowo na PvP, to już mówiłem. Te budowanie, nie wiem, o co w tym chodzi. No jakieś można, widzicie, jakieś tutaj bramy automatyczne, które się otwierają. Jakiś bunker, tutaj pyk. I mogę teraz do tego bunkra wejść i tam się pobawić. Generalnie problem jest taki, że ludzie tym spamują za bardzo. Ludzie tym spamują za bardzo i wtedy serwery crashują. Dobra, tego gościa trzeba zastrzelić. Nie wiem, co ten gościu tutaj robi. I nie wiem, gdzie on jest. Okej. Zabiłem typa. Okej, zabiłem gościa, tak to wygląda, można też oczywiście samochód rozwalić. Jak widzicie, jak zginie gość, to z niego nie wypada żadna broń, także nie można podebrać broni. Tak to wygląda aktualnie, dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że was zaciekawiłem tą grą, tą rozgrywką. Jest to Rise of the Badlands, nie wiem, czy powiedziałem Bandits na początku, ale jest to Rise of the Badlands. Jest to gra, tak jak powiedziałem, w opisie macie link bezpośrednio do strony. Spróbujcie, może jeszcze jest dalej ten test darmowy. Oh my god. Czy gościu wyjdzie? Aj! I niestety zginąłem. Dobra, trzymajcie się gorąco. To był Rise of the Badlands. Wszystkie wiadomości, wszystkie informacje potrzebne wam w opisie. Dziękuję i do zobaczenia. Pamiętajcie o łapkach i tam klikaniu.